Astronauto Forrest, dajesz nam nadzieję, a twoje wielkie osiągnięcie zapisze się w historii ludzkości. Nie jesteś sam. Cały świat cię obserwuje. Nie trać więc proszę nadziei i wiary. Będziemy się za ciebie modlić, abyś bezpiecznie wrócił do domu. Astronauta. Ostatnia próba. Co inspiruje ludzkość do podejmowania ryzyka? Co od zarania dziejów napędza ludzi do odkrywania odległych, niezbadanych terytoriów, pomimo świadomości, że mogą nie wrócić do domu? W przypadku Europy, lodowego, tajemniczego księżyca Jowisza, inspiracją były zdjęcia. Zdjęcia, które ujawniły życie. Te upiorne obrazy uświadomiły ludzkości, że życie, jakie znamy, nie występuje tylko na Ziemi, ale w całym kosmosie. I po raz pierwszy od lat 70. ubiegłego wieku ludzkość zapragnęła postawić stopę na gruncie odległego świata. Cześć, dzieciaki. Jak korzystacie z łazienki w kosmosie? Już odpowiadam. Spójrzcie tylko, mamy taki... Właściwie na statku panuje lekka grawitacja, więc korzystamy z łazienki podobnie jak na Ziemi. Myślę, że dzieciaki chętnie posłuchają o jedynce. Następne pytanie. Po wycofaniu przez NASA programu promów kosmicznych i po rezygnacji z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, świat musiał zwrócić się do prywatnych przedsiębiorstw, aby ludzkość mogła znów zawitać w kosmosie. Najbardziej wpływową osobą w zakresie eksploracji kosmosu był Walter Moffitt. Wieloryby na Europie. Tak, najnowsze zdjęcia przyprawiają mnie o dreszcze. I tu rodzi się moje następne pytanie, o zdjęcia. Mamy dziesiątki zdjęć, całą masę. NASA przygotowuje łazik do nurkowania podlodowego. NASA i ten ich łazik. Nazywam się Gavin Hayden. Dlaczego nie macie na sobie skafandrów? Skafandry są wykorzystywane do działań pozapokładowych, a więc zakładamy je, gdy opuszczamy statek. Ale mogą być wykorzystywane także podczas nagłych wypadków, ponieważ podtrzymują życie przez około 2 godziny. Charlie, NASA potrzebuje roku, by przetransportować gaz. Wszystkie działania w ich łańcuchu dostaw zakładają poczwórną redundancję. Szanuję ich, ale zanim ich łazik tam dotrze, nasi chłopcy będą już w drodze powrotnej. Aby zrealizować 13-letnią misję zbadania odległego świata, astronauci Nathan Miller i Michael Forrest zostaną wprowadzeni w głęboki 6-letni sen, podczas gdy ich statek przemieści się z planety na planetę, a następnie pomknie do Europy, gdzie spędzą rok w module mieszkalnym, badając nowo odkryty gatunek obcych gigantów, po czym wrócą do domu. Jestem Emily. Czy nie lecicie na Wenus, bo to zła droga? To bardzo genialne pytanie. Ma to związek z orbitami eliptycznymi planet i wspólnym wysiłkiem naukowców oraz nas samych, aby zwiększyć prędkość statku, wykorzystując nie tylko przyciąganie Ziemi, ale także Wenus.
Mój kolega próbuje powiedzieć, że zależy nam na prędkości, więc będziemy kręcić się wokół Wenus, aby jej nabrać, a potem wystrzelimy na Ziemię, żeby jeszcze bardziej się rozpędzić i pomknąć na Jowisza. Brzmi fajnie, prawda? Czy redundancja nie jest bezpieczniejsza? Niektórzy zarzucają panu, że zbytnio przyspieszył pan tę misję. Nie chcę się tłumaczyć, ale każdy wie, jak bardzo chce chronić swoich ludzi. Kolumb opłynął świat, Magellan całą planetę, a niektórzy latają na Księżyc. Zostali do tego popędzeni, ponieważ musieliśmy tam kogoś wysłać. Potrzebowaliśmy ludzi, którzy staną na Księżycu. Jak wielu dzielnych odkrywców przed nimi, członkowie dwuosobowej załogi Life One powierzyli swoje życia maleńkiemu statkowi i sobie nawzajem, aby doświadczyć niezwykłego. Ich wyprawa została okrzyknięta najbardziej niebezpieczną wyprawą na wieloryby w historii. Jak wygląda planeta widziana przez okno statku? Wygląda jak gwiazda. Słyszeliśmy, że ta misja kosztowała pana 50 miliardów dolarów. Wiele mnie kosztowała, ale po to tu jesteśmy i na to pracujemy. Pomyśl o tym przez chwilę. Ci chłopcy podróżują z prędkością pocisku kaliber 0,45, spokojnie sobie śpiąc. Oblecą Wenus, miną Ziemię, a potem zaczną orbitować wokół Jowisza. To istny cud. Zobaczą wieloryby Europy i to na własne oczy, a nie na zdjęciach, jak robi to NASA. Jest pan na tyle bogaty, że może pan zrobić wszystko, czego pan zapragnie. Dlaczego nie poleciał pan z nimi? Charlie, zrobiłem praktycznie wszystko, czego pragnąłem. Jestem już trochę zmęczony. Chciałbym, mógłbym, powinienem, ale tu nie chodzi o mnie, tylko o przyszłe pokolenia. Mogę zadać pytanie? Jak zamierzacie spędzić swój wolny czas? Na kosmicznym pongu. W zasadzie nie będziemy go mieli. Zagramy w ping-pong w kosmosie. Całe dnie będziemy prowadzić eksperymenty, nie wspominając już o tonie nauki. A na wszystko mamy zaledwie rok. Tak, ale w wolnym czasie założę skafander, usiądę na ganku i będę czytał Szekspira przy świetle Jupitera. To brzmi cudownie. Dziękuję. No cóż, chyba już czas na nas. Mamy jeszcze dużo pracy, zanim pójdziemy spać. Dziękujemy za wasze wspaniałe pytania. Dziękujemy. Do zobaczenia za 6 lat. Scenariusz i reżyseria. Dwa lata później. Alarm zbliżeniowy.
Wybudzanie. Nathan. Pędniki OMS sprawdzone. I jak tam? W porządku. Brak sygnału. Zagrożenie życia. Ciśnienie tlenu. Spadek. Life One do centrum kontroli misji. Główna komora mieszkalna jest nieszczelna. Zatrzasnąłem kapsułę i zakładam skafander. Będę poza zasięgiem do odwołania. Nathan Miller nie żyje. Life One bez odbioru. Brak sygnału. Nowa wiadomość. Life One, tu centrum kontroli misji. Otrzymaliśmy twój sygnał alarmowy. Analizujemy wszystkie napływające dane. Odezwiemy się, jak tylko będziemy mieli jakieś informacje. Potwierdzam odbiór komunikatu. Centrum kontroli misji bez odbioru. Ciśnienie tlenu krytyczne. Brak sygnału. Nowa wiadomość. Life One, tu centrum kontroli misji. Wykryliśmy wiele uszkodzeń kadłuba zarówno w kapsule, jak i w module mieszkalnym. Zalecamy założenie skafandra. Zatrzasnąłem kapsułę i zakładam skafander. Świetnie, że już to zrobiłeś. Będziemy informować cię na bieżąco.
Centrum kontroli misji bez odbioru. Mówi Life One. Zabezpieczyłem główną komorę mieszkalną. Kapsuła hibernacyjna i kapsuła powrotna jest... Wybacz, ale nie wiem, kim jesteś. Czy mógłbyś ściągnąć Bena Elliota albo Boba Jensena? Life One bez odbioru. Podróże kosmiczne są z natury niebezpieczne. Zawsze może wystąpić jakiś problem. Na pierwszym etapie lotu na Wenus lub na drugim etapie przelotu z Wenus na Ziemię. Przerwanie misji byłoby stosunkowo proste. Po prostu wrócilibyśmy do domu. W zasadzie bylibyśmy jeszcze uśpieni, więc nawet nie zorientowalibyśmy się, że wystąpił jakiś problem. Oczywiście po tym, jak okrążymy Ziemię i skierujemy się na Jupiter, nie będzie już odwrotu. Life One mówi Centrum Kontroli Misji. Sprowadziliśmy Roberta Jensena, aby osobiście z tobą porozmawiał. Michael? Nie, to jest Michael. Ty nazywasz się Adam, a ja Bob, więc darujmy sobie ten żargon. Cześć, Michael. Wygląda na to, że statek został trafiony przez mikrometeoryt. Spływają do nas różne informacje. Staramy się przetwarzać je najszybciej, jak to możliwe. Wiedz, że jestem na miejscu i skontaktuję się z tobą, jak tylko będę coś wiedział. Bob bez odbioru. Mówi Life One. Dobrze cię widzieć, Bob. Raport szkód. Podtrzymywanie życia działa. Tlen jest na razie stabilny. Moduł mieszkalny ustabilizował się. Mamy 1-0 ziemskiej grawitacji, więc cokolwiek w nas uderzyło, nie mogło być wystarczająco duże, by nas wybić. Centralny zbiornik paliwa i silnik wspomagający działają poprawnie. Reaktor atomowy nie został naruszony, a wszystkie osłony przed promieniowaniem działają dobrze. Stacja przeznaczona do zamieszkania na Europie wraz z całą jej zawartością, w tym świdrem do lodu, nadmuchiwanym siedliskiem i małą łodzią podwodną, ma 100% odczyt. Wygląda na to, że straciliśmy jedynie kapsułę hibernacyjną i powrotną. Odezwę się po kolejnej diagnostyce. Dzięki, Bob. Life One bez odbioru. Life One mówi Centrum Kontroli Misji. Mamy nowe informacje. Pan Moffitt chciałby je przekazać osobiście. Dziękuję. Michael. Walter Moffitt. Posłuchaj. Po pierwsze, bardzo nam przykro z powodu Nathaniela. Trudno to wyrazić słowami, ale pan Jeffs zastąpił pana Elliota, który zmarł 2 lata temu w wyniku zawału serca. Wiele się zmieniło, odkąd wyruszyliście i w związku z tym postanowiliśmy przerwać misję. Nie mogę się doczekać, aż porozmawiamy. Misja zakończona. Cześć, Mike. Jestem Irwin, a to moja rodzina, Mila i Drew. Dziękujemy, że odkrywasz dla nas nowy świat. Pa! Mówi Life One.
Otrzymałem waszą wiadomość i przerywam misję dotarcia do Europy. Z uwagi na naszą pozycję utrzymamy obecny kurs. Zgodnie z planem okrążymy Wenus i polecimy w kierunku Ziemi, gdzie wykonamy manewr przerwania LEG-3, który miał zakończyć się wystrzeleniem do Europy z Ziemi. Wprowadzę konieczne zmiany do procedury przerwania lotu i przygotowania do opuszczenia pokładu, a tym samym zakończenia misji. Life One bez odbioru. To bardzo ekscytujące. Wyluzuj się i uśmiechnij. Robimy to dla dzieci i dobrego PR-u. Naciśnij guzik. Mówi Life One. Minęły 24 godziny od wypadku. Choroba hibernacyjna zaczyna ustępować. System recyklingu żywności jest gotowy i działa na 100%. Oczywiście większość domowych wygód jest zamknięta w stacji mieszkalnej, a więc nie mam co liczyć na moje wygodne krzesło. Będzie mi brakowało łóżka i okna. Mieliśmy spędzić w tej komorze co najwyżej 2 tygodnie. Ale będziemy musieli sobie poradzić. Będziemy musieli... Life One bez odbioru. Michael, mówi Bob. Oczywiście. Chciałem ci przekazać, że musisz wejść w rutynę. Musisz spać, jeść 3 posiłki dziennie i ćwiczyć. To bardzo ważne zarówno dla ciebie, jak i dla mnie, żebyś zrobił co możesz, aby zachować zdrowy rozsądek. Pamiętaj, że jestem na miejscu, aby z tobą rozmawiać lub przynajmniej wysyłać ci wiadomości, na które kiedyś odpowiesz. Jestem z tobą, dobrze? Bob bez odbioru. Niob NB, Brom BR, Krypton KR, Rubid RB, Stront SR. Wybór posiłku, indyk i nadzienie. Cześć Michael, mówi Bob. Chciałem sprawdzić, jak się miewasz. Obserwuję cię wiele osób. Właściwie obecnie jesteś największą sensacją na świecie. Muszę cię więc zapytać, czy dostanę wyłączne prawa do twojej książki. Poproszono mnie także, żebym zapytał cię, jak się czujesz, co wydało mi się dziwne, ale potem zdałem sobie sprawę, że nigdy cię o to nie pytałem. A więc, jak się czujesz? Bob bez odbioru. Mówi Life One. Diagnostyka przebiega bezproblemowo. Sprawdzenie całego statku zajmie mi pewnie kolejne 3 dni. Przynajmniej tej jego części. Przyjąłem około 2100 kalorii. Zostało mi jeszcze 600. Postaram się utrzymać ten poziom. Poćwiczyłem przez 16 minut. Myślę, że przesadziłem. Jutro spróbuję się ograniczyć. Próbuję oszczędzać energię.
Jutro zdam raport o tej samej porze. Poza tym wszystko powinno być w porządku. Life One bez odbioru. Dobra, Michael, oto jak wygląda sytuacja. Masz wiele na głowie, ale każdy etap jest niezwykle ważny. Musisz doprowadzić do powenusowego zapłonu silnika. W przeciwnym razie spędzisz resztę swojego życia jako jedyny prawdziwy księżyc Wenus. Niestety instalacja elektryczna jest całkowicie spalona i musi zostać odbudowana od podstaw. Będziesz musiał przeprowadzić ten zapłon silnika ręcznie, czego oczywiście nie planowaliśmy. Główny generator systemu jest niestabilny, ale musisz utrzymać zasilanie. Jeśli je stracisz, zamarzniesz w ciągu kilku godzin. Musisz być więc bardzo ostrożny. Michael, mamy tu do czynienia z klasyczną sytuacją z lampkami choinkowymi, które nie wiadomo dlaczego nie działają. Pamiętasz, gdy chcąc je naprawić, musiałeś sprawdzić każdą żarówkę, aby uzyskać odpowiednią łączność niezbędną do działania wszystkich lampek? Właśnie to będziesz musiał zrobić, tylko że sam na statku kosmicznym wartym fortunę. Musisz przenieść wszystkie systemy kontrolne z kapsuły do modułu mieszkalnego. Ten monitor też. A więc przenieś tam wszystkie systemy. Przykro mi, ale będziesz musiał wrócić do kapsuły i ubrudzić sobie ręce. Zajmie ci to sporo czasu, ale tak jak w przypadku świąt, będzie warto. Bob bez odbioru. Oczekiwanie na odpowiedź. Mówi Life One, otrzymałem twoją wiadomość. Rozumiem cię, Bob. Ale myślę, że znajdę wszystko, czego potrzebuję w głównej komorze mieszkalnej. Aby wejść do kapsuły, będę musiał założyć pełen skafander, w którym trudno będzie mi pracować. Moje rozwiązanie może zająć więcej czasu, ale mam go mnóstwo. Szczerze mówiąc, wolałbym nie wchodzić do kapsuły, jeśli nie jest to konieczne. Zobaczymy, co uda się zrobić z tej strony. Life One bez odbioru. Life One mówi Centrum Kontroli Misji. To ja, Adam. Wiem, że wraz ze zniszczeniem kapsuły straciłeś całą muzykę i rozrywkę. Zgrałem dla ciebie kilka utworów, które zaraz ci prześlę. Myślę, że ci się spodobają. Nie, nie. Nie. Cholera. Mówi Life One. Wyłącz to i więcej nie włączaj. Dzisiaj zacząłem pracować nad przekierowaniem panelu sterowania i znalazłem dwie paletki do ping-ponga, piłeczkę do ping-ponga i lekką lekturę. Wyrazy uznania dla Nathana Millera. Life One bez odbioru.
Jest w łazience. W imieniu mojej rodziny i całego naszego narodu życzymy Ci bezpiecznego powrotu. Jesteś dla nas wielką inspiracją. Proszę, wróć bezpiecznie, dobrze? Dziękujemy. Do zobaczenia za 6 lat. Jeszcze raz dziękujemy za Wasze wspaniałe pytania. Dobrze Ci poszło. Skończyłem Frankensteina Mary Shelley. Znowu. Mam gdzieś jej poezję. Jutro zacznę czytać Szekspira. Mówił Life One. Jackson, Lincoln, Johnson, Grant, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama, Rayton. Dobra, teraz imiona. George. Cześć, Michael. Pora pomyśleć o przeprowadzeniu testu zapłonu silnika na sucho, aby sprawdzić połączenie na głównym generatorze. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy, żebyśmy mogli się przygotować. Bob bez odbioru. Przekierowałem obwody z S-23. Myślę, że za około 10 dni będziemy w stanie przetestować zapłon silnika na nowym panelu kontrolnym. Life One bez odbioru. Mówi Life One, raport dzienny. Poćwiczyłem przez 10 minut. Poszło mi całkiem nieźle. Spożyłem 2400 kalorii, zjem jeszcze wieczorną przekąskę. Przez ostatnich 14 dni jadłem pastę o smaku słodkiej kukurydzy. Chyba przerzucę się na cheeseburgera. Life One bez odbioru. Śpioszek, apsik, wesołek, gburek, gabcio, mędrek. Nie. Śpioszek, apsik, wesołek, gburek, gabcio, zły i mędrek.
Wyciągnij szary 6. Wszystkie są szare, Bob. Zjadłem tyle, ile powinienem. Ćwiczyłem tyle, ile powinienem. Pracuję nad tym cholernym panelem od nie wiem jak dawna i chciałbym mieć tylko trochę miejsca do pracy. Następnym razem, gdy będziesz budował statek, zapewnij trochę miejsca na łokcie. To tylko taka sugestia. Śpioszek, apsik, wesołek. Czy któryś był pijany? Raport 42. Kalistenika 10 minut. Spożycie kalorii 2700 w sam raz. I z radością mogę powiedzieć, że panel 17 OHG został skończony. Możemy to odhaczyć. Jutro popracujemy nad 1801 HG, ale dzisiaj chętnie odpocznę. Śpioszek, apsik, wesołek, gburek. Śpioszek, apsik, wesołek, gburek, gabcio, nieśmiałek i mędrek. Pozostały około 24 godziny do pierwszego testu zapłonu silnika. Nie ekscytowałbym się zbytnio. Myślę, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Na szczęście czasu mamy pod dostatkiem. Odezwę się jutro, Life One bez odbioru. To jest pierwszy test zapłonu silnika po ponownym podłączeniu. Zaczynamy za 3, 2, 1. Tego się spodziewałem. Mówi Life One, test pierwszy zakończył się niepowodzeniem. Zaczynamy od nowa. Cześć, Michael. Nazywam się Eric Heinen. Jestem z Haify w Izraelu i w imieniu mojej rodziny, mojego miasta i mojego kraju chciałbym ci życzyć powodzenia i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję. Michael, mam dla ciebie ważną wiadomość od pana Moffitta. Już ci ją przesyłam. Michael, mówi pan M. Mam coś, co może poprawić ci humor. Przygotowaliśmy krótki filmik z życzeniami z całego świata. Chciałbym cię prosić o pozwolenie na jego przesłanie. Oczekiwanie na odpowiedź. Mówi Life One. Odpowiedź na pana prośbę brzmi... Nie. Nie, dziękuję. Life One bez odbioru. Poczytałem dzisiaj Hamleta.
Bohater mówi, że nic nie jest dobre ani złe, tylko myśl czyni je takim. Pytanie tylko, czy należy zmienić myślenie, czy w ogóle je porzucić. Life One bez odbioru. Jak korzystacie z łazienki w kosmosie? Nie rozumiem, dlaczego ci to przeszkadza. To było osobiste pytanie o moje osobiste sprawy. Zadał je dzieciak. Co miałem im powiedzieć? Że nasz stolec jest przekształcany w pastę, którą jemy na obiad? Na smakową pastę. I sam możesz wybrać jej smak. Mówi Life One. Mamy 182 dzień. 6 miesięcy. Sam nie wiem, Bob. Powinniśmy to uczcić? Dobra, Michael, wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku, a ty robisz wszystko, co trzeba. Jednak moje dane wykazują problemy, których nie rozumiem. Pozwól, że odezwę się, gdy jeszcze trochę nad nimi popracuję. Ale tak, trzymaj. Sytuacja się poprawia. Bob bez odbioru. Toronto. Sztokholm. Nowy Jork. Burlington. Vermont. Santiago, Chile. Hollywood. Cześć, Michael. Nie odzywaliśmy się, bo nie chcieliśmy wywierać na tobie niepotrzebnej presji. Niektórzy chcą wiedzieć, kiedy przeprowadzisz drugi test zapłonu silnika. Potwierdź, proszę, że otrzymałeś tę wiadomość. Bob bez odbioru. Myślę, że za 3 tygodnie przeprowadzę kolejny test. Więc jeszcze się nie ekscytujcie. Odezwę się jutro. To zajmie wieki.
Bob, muszę z tobą pogadać. Wiem, że w kapsule jest próżnia. Wiem też, że jest tam cicho, a Nathan nie żyje, ale coś z niej dochodzi. Nie mam pojęcia co i zaczynam myśleć, że to dzieje się w mojej głowie. Life One bez odbioru. Wiadomość usunięta. Astronauto Forrest, jak zamierzasz spędzić swój wolny czas? Michael, mówi Bob. Posłuchaj, czy mógłbyś zrobić mi przysługę i trochę odpocząć? Wiem, że ciężko pracujesz nad tym podłączeniem, ale nie musisz zdążyć z kolejnym testem zapłonu na jutro. Tak między nami masz mnóstwo czasu, więc odłóżmy to o dzień lub dwa. Idź na plażę, wypij Mai Tai, zrób sobie wolne, dobra? Bob bez odbioru. Zostało mi 6 godzin pracy nad podłączeniem, ale przeprowadzimy ten test jutro bez względu na wszystko. Tylko to mi pozostało. Life One bez odbioru. To jest drugi test zapłonu silnika po ponownym podłączeniu. Uzbrajanie. Za 3, 2, 1. Cholera. Pieprzone. Bob, te niepowodzenia zaczynają mnie martwić. Obawiam się konsekwencji.
Przyjąłem 2100 kalorii. Poćwiczyłem kalistenikę przez 11 minut. Z kapsuły hibernacji i powrotu dochodzi jakiś dźwięk. Nie wiem, co to za odgłos. Czy mógłbyś sprawdzić to dla mnie i pomóc mi zrozumieć, co to może być? Dzięki. Life One bez odbioru. Michael, mówi Bob. Z kapsuły nie powinien dochodzić żaden dźwięk. Ona jest kompletnie zniszczona. Posłuchaj mnie. Widzę, że nie sypiasz. Jako twój przyjaciel mówię ci, że wyglądasz okropnie. A więc odpocznij, nie przestawaj jeść i ćwiczyć. Musisz ćwiczyć nie tylko ciało, ale także umysł i odpocząć. To moja rada na dzisiaj. Bob bez odbioru. Zamknij się, Nathan. Cholera jasna. Test 11. Za 3, 2, 1. Test number 11 in 3, 2, 1. Number 14. 14. Za 3, 2, 1. To jest 24. test zapłonu silnika. Za 3, 2, 1. O kurde. No dalej. Nie. Nie. 16:32. 16:34. Dobrze, do cholery. Come on.
Czy ten przewód był przetarty? S-20, S-26, 27? Nie ma go. Cholera, ale zimno. Nie, wszystko gra. To nie ten. No dalej. Systemy naprowadzania sprawdzone. Posłuchaj. Nie ma nikogo, z kim wolałbym wykonać tę misję. Mówię poważnie. Zróbmy to. Co robisz? Nie jesteś taki. Obudź się, Michael. Obudź się! Michael, ty draniu. Nie wierzę, że ci się udało. Straciłem fortunę. Trzymaj się, teraz my zrobimy swoje. Odezwij się, gdy będziesz mógł, Bob bez odbioru. Tak. Udało mi się. Żyję.
I co teraz? Czeka mnie jeszcze powenusowy zapłon silnika. A jeszcze nie przeprowadziłem udanego testu. Jeśli dotrę na Ziemię, będę musiał ponownie wejść do tej kapsuły i mieć nadzieję, że jakakolwiek podstawowa naprawa wnętrza, jaką wykonam, nie pęknie podczas powrotu. Ale zanim do tego dojdzie, czekają mnie lata tego. I na co to wszystko? Aby powiedzieć, że przetrwałem? Czasem myślę, że jeśli uda mi się odpalić silniki, nie powinienem zatrzymywać się na Ziemi. Może powinienem... dolecieć do Europy. Pod wieloma względami i tak jestem już martwy. Udało mi się. Ale jaki to ma sens? Astronauto Forrest chce ci podziękować za bycie ogromną inspiracją dla mnie i dla mojej rodziny. Jesteśmy z ciebie dumni. Życzymy ci wszystkiego, co najlepsze i bezpiecznej podróży do domu. Jesteś moim bohaterem. Michael, mówi Bob. Posłuchaj, zbliżasz się do Wenus, a twój statek przesyła najpiękniejsze zdjęcia, jakie w życiu widziałem. Wenus jest tuż obok twojego statku. Błagam, abyś pozwolił przesłać sobie te zdjęcia. Są niesamowite. Bob bez odbioru.
Mówi Michael Forrest z Life One. Właśnie widziałem Wenus. Jest tak blisko, że czuję, że mógłbym jej dotknąć. Jestem miliony kilometrów od domu. Mój jedyny towarzysz nie żyje. A jednak myślę, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym, żebyście mogli zobaczyć to, co ja. Life One bez odbioru. System aktywowany. Mówi Life One. Przygotować się do powenusowego zapłonu silnika. Uzbrajanie za 3, 2, 1. Ale ogień. Michael, to już pewne. The Broncos wygrali Super Bowl. No, nie zupełnie. Jesteś w drodze do domu. Zostały już tylko 2 lata. Może, gdy wrócisz, będziesz na tyle dorosły, by wypić ze mną piwo. Śpi dobrze. Ja idę do łóżka. Bob bez odbioru. Life One do Centrum Kontroli Misji. Pamiętasz film, który zrobił dla mnie Moffitt? Mógłbyś mi go przesłać? Chciałbym go teraz zobaczyć. Dzięki. To wiadomość dla astronauty Michaela Forresta. Nazywam się Avery Gray. Jestem z Omaha w Nebrasce. Astronauto Forrest, chcę ci podziękować za bycie ogromną inspiracją dla mnie i dla mojej rodziny. Życzymy ci bezpiecznego powrotu. Jesteś dla nas wielką inspiracją. Prosimy, wracaj bezpiecznie. Oglądałem w szkole twoje nagrania przez godziny. Nagle przyszła po mnie nauczycielka i powiedziała, że omija mnie fizyka. Odpowiedziałem, że nic mnie nie mija, bo oglądam astronautę Michaela Forresta, odkrywającego kosmos. Dla mnie to brzmi jak nauka.
Jesteś moim bohaterem. Astronauto Forrest, jesteś wielkim bohaterem dla Japończyków. Dajesz nam nadzieję, a twoje wielkie osiągnięcie zapisze się w historii ludzkości. Czasem zastanawiam się, czy się nie boisz. Nie wyglądasz, jakbyś się bał, ale możesz tam utknąć. Chciałbym ci powiedzieć, żebyś się nie bał, bo kiedyś będę taki jak ty. Jeśli tam utkniesz, to przylecę po ciebie. Dwa lata później. Dobra, zakończyliśmy kontrolę krzyżową. Przeprowadziliśmy 10 symulacji testów ciśnieniowych i wygląda na to, że twoja łata jest solidna. Nadmuchiwana skorupa aerodynamiczna działa w 100%. Nie została naruszona, więc masz osłonę termiczną. Możesz zacząć rozgrzewać kapsułę na drogę do domu. Wszystkie systemy są gotowe, a generator mocy działa na 99,6%. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Naprawdę go dopieściłeś. No dobra, pora pożegnać się z Hub Mod i Life One. Jestem dumny, że mogłem ci towarzyszyć. Dzięki, Bob. Nie zrobiłbym tego bez ciebie. Masz zupełną rację. To była przyjemność. Przygotuj się. Pozostaje tylko odpalić silniki do procedury przerywania. Zobaczymy się po lądowaniu. Bob bez odbioru. Czas do zapłonu. Life One do Centrum Kontroli Misji. Centrum Kontroli Misji, odbiór. Jeffs, jak się masz? Posłuchaj, muszę porozmawiać z panem Moffittem. Możesz go znaleźć? Dzięki. Life One bez odbioru. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak idzie odliczanie? Zabawne, że pan pyta. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Mów. Postanowiłem przerwać odliczanie. Co takiego? Jak to przerwać? Wznawiam misję. Lecę na Europę. Chwila. Istnieje mnóstwo powodów, dla których to nie wypali. Poza tym wszyscy pracują nad tym, abyś bezpiecznie do nas wrócił. Proszę mnie posłuchać. Nie doleciałem tu bez powodu. Ktoś powinien tam polecieć i to zobaczyć. Michael, nie mogę ściągnąć cię siłą. Masz mnie. Nie mogę nic zrobić. Kiedy doszło do wypadku, myślałem, że umrę, ale prawda jest taka, że przeżyłem i będę żył dalej. Michael, ale po co?
żeby zobaczyć wieloryby na Europie? Panie Moffitt, musi mi pan zaufać. Michael, nie wiem, jak inaczej to powiedzieć, ale musimy pochować Nathana. Musimy. Chcę, żebyś wrócił do domu. Słyszysz mnie, Michael? Nie mogę mieć kolejnej śmierci na sumieniu. Michael? Mówi Michael Forrest z Life One. Musicie mi wybaczyć. Zwykle niewiele mówię, ale robię co mogę. Chciałem wam podziękować za wasze wsparcie. Myślałem, że jestem tu sam, ale się myliłem. Minęły 3 lata od śmierci astronauty Nathana Millera. Straciłem współpracownika, kolegę po fachu, przyjaciela. Ale jego dusza nigdy mnie nie opuściła, zupełnie tak jak wy. Przemawia do mnie przez zbiór wierszy, które zabrał na pokład. A szczególnie wyraźnie słyszę go, czytając dzieło autorstwa T.S. Eliota, które brzmi: nie ustaniemy w dociekaniach, a kresem wszelkich naszych poszukiwań będzie dojście tam, skąd wyruszyliśmy, i poznanie tego miejsca po raz pierwszy. Przez nieznaną, pamiętaną bramę, gdy na Ziemi pozostanie do odkrycia tylko to, co było początkiem. Żwawo teraz, tutaj, teraz, zawsze. Stan całkowitej prostoty, kosztujący nie mniej niż wszystko. I wszystko będzie dobrze. I wszystkie sprawy ułożą się dobrze, kiedy płatki płomienia splotą się w koronowany węzeł ognia. I ogień, i róża staną się jednym. Dopiero zaczynamy. Life One bez odbioru. Wystąpili. Fragment 4 kwartetów autorstwa T.S. Eliota w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.